Znajdujemy się w Sokołowsku i trwa czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty. Jednym z zaproszonych artystów do tegorocznego festiwalu jest Peter Shelton. Niestety z powodu ciężkiej choroby nie mógł on przyjechać do nas, natomiast przyjechała jego instalacja, którą zajmował się Grzegorz Rogala i jego prosimy o informacje na temat instalacji SPIN. No ja myślę, że tak już na mnie padło, ponieważ tą instalację w zastępstwie Pita ustawiałem tutaj i troszeczkę się z nim kontaktowałem, żeby dowiedzieć się, jak to należy poprawnie zrobić. To mogę też trochę opowiedzieć o niej. Instalacja nazywa się SPIN. Myślę, że każdy z nas ma taki moment w życiu, w którym jego losy są mocno nieokreślone i to jest ten moment dla Pita. Instalacja pokazuje rzucane monety na stół, kręcące się. Jedne padają orłem, inne padają reszką. Do tego jest też dźwięk padających monet, ale niesynchroniczny w stosunku do nich, czyli potęguje to wrażenie losowości całej sytuacji. I to jest dokładnie o tym, prawda? Może upaść moneta tak, może upaść inaczej. Od tego zależy, tak jak Pit napisał w mailu, który dostałem tuż przed instalowaniem jego pracy. To znaczy to samo, czy może będę 26 lipca, a może mnie nie będzie. Już. Instalacja jest bardzo intymna. Znajduje się w małym pomieszczeniu. Ciemne, wyciemnione pomieszczenie i stół przykryty białym obrusem, na którym widzimy obraz. Na którym toczą się monety. W jedną i w drugą stronę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.